Jest pewna historia, którą wam opowiemy, o królu Kazimierzu i jego żonie, dla sojuszu z Litwą poślubionej księżnej Aldonie. Wczesna śmierć braci uczyniła Kazimierza jedynym następcą tronu. Po śmierci króla Łokietka koronowany zostaje Kazimierz i powierza się panu. Dniem koronacji była niedziela 25 kwietnia 1333 roku, zwana Jubilate. Koronacja przypadła na czas wielkanocny, więc poddani dobrze zapamiętali jej datę. Arcybiskup Gnieźnieński w katedrze królewskiej ukoronował Kazimierza królem polskim. Wkrótce wraz z Aldoną zasiedli na tronie krakowskim.